Teraz wam powiem drugie świadectwo, ponieważ jak wiecie, ja żyję z wiary od 2 miesięcy. Nie chodzę, nie pracuję na etacie, ale pracuję po prostu, tylko że nie na etacie. Idę tam, gdzie mnie Bóg prowadzi, w różne miejsca. Raz jestem manikurzystką, raz na budowie gruz przerzucam. Takie to jest śmieszne. Ja mówię, ja jak Paweł, namioty poszyję trochę, wiecie. Jestem sobą, bo ja po prostu nie usiedzę w miejscu. I dzięki temu też odżywam, bo jestem sobą. Nie jestem na etacie, nic mnie nie związuje. Jestem wolna. I wiecie, ja bardzo chciałam pojechać gdzieś na majówkę. Tutaj wszyscy bracia i siostry mówili, że jadą i tak dalej. A ja widziałam na koncie, co widziałam. I tak sobie mówię, no na majówkę to... Ja mówię, przez wiarę jadę, nie? Tak powiedziałam. I wiecie... Od Norberta nauczyłam się w ogóle, żeby w ogóle wszystko przynosić w komorze w ogóle Bogu. I ja stanęłam tak i zawsze to robię. W ogóle gdzieś on jest zawsze też w mojej myśli, bo to od niego się tego nauczyłam. I wiem, czym jest wiara po prostu, kiedy nikt nie wie w ogóle. Kiedy macie pragnienie i przychodzicie z tym prosto do Ojca właśnie i mówisz daj. I ja przyszłam do Ojca, nie? I powiedziałam, tato, ja w ogóle bym chciała pojechać na majówkę nad morze. Ja mówię, mam takie pragnienie. I ja mówię tak, ale ja cię nie chcę już ograniczać. Ja nie chcę mówić, jak to ma przyjść, nie? Ja po prostu chcę pojechać i ja ci dziękuję za to, że ja pojadę na tą majówkę. I słuchajcie, co się dzieje. Przychodzi wieczór, dzwoni do mnie właścicielka mojego mieszkania, które ja wynajmuję i z którego dostałam wypowiedzenie 2 miesiące temu, bo ona je sprzedaje. Podwyższyła mi wtedy czynsz o 500 zł, ponieważ ja płaciłam tylko 2000 za luksusowe mieszkanie ze wszystkim, to są grosze, a ona dostała wyrównanie za wodę 2,5 tysiąca. To są ważne szczegóły, dlatego wam mówię. I ona jej zapłaciła. Tak naprawdę powinna miała, bo to ja zużyłam. Mimo tego, że to ona pokrywała tę opłatę, ale to jednak 2,5 tysiąca złotych. I ona powiedziała, że musi sprzedać to mieszkanie. Ona była wobec mnie. Też jest sama z dzieckiem. Ale no jest osobą taką gdzieś tam majętną, ale też no, ma jakieś okoliczności życia. I wiecie, i ona do mnie zadzwoniła i mówi, pani Małgosiu, ja jednak muszę sprzedać to mieszkanie. A ja przez te 2 miesiące mówię tak, ja nie będę ustanawiała, że ona dopiero je sprzeda, jak ja w ogóle znajdę inne mieszkanie, bo to ja mówię, ja nie chcę tu czarować. Ja w ogóle błogosławię sprzedaż tego mieszkania, bo Boże, ty już masz dla mnie nowe. I ja mówię, ja dziękuję ci, że ty każdą mi potrzebę tej kobiety po prostu zaspokajasz. Też się nauczyłam tego od Norberta. W ogóle mówię, bo kocham go. W ogóle między oczy. I słuchajcie, no bo to jest takie niesamowite, no właśnie, bo mnie jara ta wiara. Ja muszę wam tu... Dobra, jestem sobą. Dobra, słuchajcie, w końcu nie udaję. Ściągnęłam maski. Dobra, słuchajcie, i co się dzieje? I ona do mnie mówi tak. Wie pani, Małgosiu, co? Bo ja to przemyślałam. I ja tak sobie myślę. No i ja pani podwyższyłam ten czynsz to 500 zł, nie? Te 2 miesiące temu. I ja mówię, dorzuci 500, nie? Taka myśl mi przyszła. No bo te mieszkanie kosztuje około 3700, a ja płacę 2,5. Nie może pani ponosić konsekwencji moich wyborów. Ja tak, słucham? I wie pani co, no w tym miesiącu zostajemy przy kwocie 2000 z 2 miesięcy temu i proszę mi w tym miesiącu przelać o 1000 zł mniej. Wiecie, ja naprawdę usiadłam. Usiadłam, bo to jest po prostu, ta kobieta zapłaciła 2,5 tysiąca za moją wodę i za mój prąd. Ja przyszłam do Boga w komorze i poprosiłam o pieniądze na majówkę, a ona mi powiedziała, że mam jej przelać o 1000 zł mniej za czynsz. To jest w ogóle, ja oddaję, słuchajcie, Bogu tym chwałę, bo życie z wiary to jest coś, co kocham. I jeszcze jedną rzecz wam pomyślę na sam koniec, bo ja wiem, że ja tak często wychodzę, ale ja naprawdę mam świadectwa, które budują Kościół, słuchajcie. I to nie wynika, wiecie, z tego, że ja chcę tutaj ten, ale wam powiem, że ostatnio miałam rozmowę z Norbertem. Norbert, powiem to po prostu i wybacz mi, miałam nie mówić, ale po prostu powiem. Później spokutuję. Słuchajcie, rozmawiałam sobie w ogóle z Norbertem i zwierzyłam mu się, że upadłam. Tam był jakiś grzech. No i rozmawialiśmy oczywiście. Norbert mnie nie potępił, on mi pokazał mechanizmy i tak dalej, co się zadziało, jak się zadziało, podniósł mnie w tym. Ja powiedziałam okej. No i mówimy, wiesz Norbert, bo ja zawsze chciałam mieć rodzinę, nie? Bo to w ogóle chodziło o coś tam. Ja mówię, ja chciałam mieć zawsze rodzinę. I Norbert do mnie mówi tak, a czym dla ciebie jest ta rodzina, nie? I ja mówię, no rodzina to jest, mówi, mama, tata, nie, i dziecko, nie? A Norbert tak spojrzał, mówi, a dla mnie to jest rodzina, nie? I wiecie, ja, to było 2 tygodnie temu, nie? Ja chodziłam 2 tygodnie i płakałam, bo Bóg mi przez te 2 tygodnie pokazywał wszystkie sytuacje. Ja przyjechałam tu z Olsztyna, ponieważ Norbert zapłacił za moją przeprowadzkę, o czym ja nie wiedziałam. Tam brat się po prostu chlapnął za wszystko, bo ja tak się kurczowo trzymałam mebli, że nawet meblą wziął duży transporter. Wiecie, to nie kosztuje 100 zł. Ja przyjechałam tutaj po prostu, jak nie miałam pieniędzy i kurator dzwoniła i byłam bezdomna, stałam pod mostem. Ania Mleczko wzięła mnie do domu. Pastor zrobił zbiórkę koszyka i dostałam 3,5 tysiąca za obraz.
Kiedy upadłam, on powiedział, że mnie kocha. Kiedy miałam sprawę w sądzie i chcieli mi zabrać Natana, bo jestem w sekcie, Michał Korko powiedział, że jestem świadectwem dla Kościoła jako kobieta i matka. Poszedł do sądu. I wiecie, ja przyłożyłam tą wajchę. Wy jesteście moją rodziną, a z mojej rodziny wypłynie moje małżeństwo. Kocham was. Amen.